Dzień dobry, chciałbym Państwa powitać w kolejnej edycji Wpół Denagro Sonaru. I dzisiaj porozmawiamy sobie na temat trzech rynków commodity globalnych, czyli o rynku cukru, o rynku kakao oraz o rynku kawy. Zaczniemy od rynku cukru i krótkiego opisu sytuacji produkcyjno-cenowej w Polsce i globalnie. Później przejdziemy do rynku kakao i podobnie porozmawiamy o kwestiach produkcyjnych oraz o kwestiach cenowych i troszeczkę rozszerzony materiał o kawie, który daje background, tło produkcyjne, jak ten rynek funkcjonuje i również tutaj kwestie oczywiście cenowe i rzeczy dziejących się obecnie na rynku. Tak więc zaczynając od wspomnianego cukru, zaczniemy od przejścia, od spojrzenia na to, jak wygląda balans cukru globalnie, czyli mówimy tutaj o produkcji, konsumpcji, potencjalnych nadwyżkach i zapasach końcowych. Więc globalnie względnie do wcześniejszych szacunków z 2023 roku i do lat poprzednich widzimy, że ten balans cukrowy globalny się w pewien sposób zaczyna znowu zacieśniać. Produkcja i konsumpcja są na mniej więcej podobnych poziomach w sezonie 23-24, co prowadzi nas do deficytu około 300 tysięcy ton. Tak więc mamy odwrócenie sytuacji z sezonu 22-23, gdzie mieliśmy nadwyżkę 300 tysięcy ton. Znowu wracamy do tego deficytu, który widzieliśmy w sezonach 20-21, 21-22, no ale końcowe zapasy będą na podobnym poziomie co w sezonie ubiegłym, czyli na poziomie 101 milionów ton. Tak więc tutaj mamy zdecydowanie sytuację powrotu do poprzedniego jakby status quo. Pomimo tego, że produkcja wzrosła, konsumpcja również wzrosła, cukru globalnie głównie wynikające z presji chociażby sektora produkcji słodyczy, który ten popyt miał dość wysoki. Jeżeli chodzi o Polskę, to tutaj kwestie balansu są jeszcze trochę bardziej rozchwiane. Polska w kampanii cukrowniczej 23-24, czyli de facto w roku produkcyjnym 23, będzie miała dość dużą historycznie w ostatnich 5 latach najwyższą nadwyżkę produkcyjną cukru, tak więc wyprodukujemy około 2,4 miliona ton cukru, skonsumujemy go 1 670 000, tak więc jest to poziom podobny do tego, co widzieliśmy w ostatnich latach, tak więc ta konsumpcja jest względnie stała, gdzieś oscyluje w granicach 1 700 000 ton. No i da nam to nadwyżkę 730 tysięcy ton cukru, która jest około 14% wyższa niż najwyższa nadwyżka, którą obserwowaliśmy w ostatnich 5 latach. No i ta nadwyżka będzie musiała zostać prawdopodobnie upłynniona poprzez eksport, co dla polskiego producenta raczej nie jest, dla polskich producentów nie jest czymś niespotykanym. Historycznie byliśmy w stanie wyeksportować nawet dużo ponad 700 tysięcy ton cukru z Polski. W roku 2018 wyeksportowaliśmy prawie 850 tysięcy ton, jednak w ostatnich latach ten eksport był trochę niższy, no, znacznie niższy, poniżej tego poziomu. Tak więc w 2024 będziemy musieli trochę podciągnąć te kwestie eksportowe, aby tego cukru z kraju, tej nadwyżki cukru z kraju się pozbyć. Jednak no, może być to trochę trudniejsze, ponieważ rośnie nam
konkurencja w postaci Ukrainy, naszego wschodniego sąsiada, który od tak naprawdę roku 2022, połowy 2022 dość mocno zwiększył swoje eksporty cukru do Unii Europejskiej. Tak naprawdę wcześniej głównymi rynkami, głównymi odbiorcami cukru z Ukrainy były kraje Europy Wschodniej, też Bliskiej Azji. Z kolei od momentu otwarcia granic i zniesienia ceł na towar importowany z Ukrainy w Unii Europejskiej, tego eksportu pojawiło się po prostu więcej i Ukraina zaczęła być realnym konkurentem, eksportując po kilkadziesiąt, 50, 60 czy nawet 70 tysięcy ton cukru miesięcznie. Jednak no ten eksport ten jest dość niestabilny, biorąc też pod uwagę sytuację chociażby na naszej granicy z Ukrainą, czy też trwające teraz strajki rolników, które powodują pewnego rodzaju niepewność, jeżeli chodzi o te poziomy eksportowe. Niemniej no jest to konkurencja. Unia Europejska jest dużym rynkiem zbytu dla polskiego cukru. Oczywiście mamy też inne rynki eksportowe poza Unią Europejską, niemniej no na nich konkurujemy z potencjalnie tańszą Ukrainą, chociaż jeżeli spojrzymy na ceny eksportowe ukraińskiego cukru do Europy, biorąc pod uwagę wartość oraz wolumen wyeksportowany w tym okresie od tak naprawdę połowy 2022 roku, to widzimy, że ta cena eksportowa ukraińskiego cukru jest około 50 do 100 euro na tonie wyższa niż cukru polskiego, co daje nam pewnego rodzaju przewagę tutaj, że powiedzmy, częściowo jesteśmy też konkurencyjni cenowo, niemniej z racji tego, że złotówka obecnie jest w trendzie umocniania się wobec euro i wobec dolara, no ta przewaga może zostać dość szybko zniwelowana. A co z cenami? Ceny cukru obecnie są w okresie, powiedzmy, stabilizacji po naprawdę wysokich cenach w roku 2023, które pamiętamy w Polsce w wyniku inflacji, w wyniku dodatkowych czynników cena cukru wzrosła o prawie że dwukrotnie. Wzrastała bardzo szybko, w bardzo szybkim tempie od tak naprawdę drugiej połowy roku 2022, kiedy ta presja inflacyjna cały czas rosła. Podobnie było w Europie, ale oczywiście na trochę mniejszą skalę. I widzieliśmy też wzrost oczywiście w cenach globalnych cukru, czyli tutaj kontrakt, chociażby na te kontraktu numer 11 na cukier biały, czy na kontraktu numer 5 na cukier nieprzetworzony, benchmarkowych globalnych kontraktów na ten surowiec. I zarówno polska cena, jak i ceny kontraktowe w końcówce 2023 i początku 2024 roku wydają się być w trendzie spadkowym i w nim się stabilizować. Z kolei średnia cena w Europie nadal jest, utrzymuje się powiedzmy na stabilnym, lekko wzrostowym poziomie w końcówce roku 2023 i na początku roku 2024 raczej nie zapowiada się, żeby coś tutaj się zmieniło. W Polsce widzimy to na te ceny cukru konfekcjonowanego, czyli takiego klasycznego, który kupujemy w kilogramowych workach w supermarkecie czy w innym sklepie. I widzimy, że ta korekta od górki w czerwcu 2023 roku, obecnie ta cena dość mocno spadła, co prawda nadal jest to około 800 euro za tonę, co nadal jest bardzo wysokim poziomem, porównując chociażby sytuację sprzed 2022 roku, gdzie cenowaliśmy bardziej w przedziału 550 do 600 euro za tonę. Generalnie perspektywy, jeżeli chodzi o ceny polskiego cukru, są takie, że raczej nie powinniśmy się spodziewać dalszych dużych obniżek w roku 2024. Pomimo bardzo dobrej kampanii cukrowej w sezonie 23-24, no to jednak wysokie koszty oraz chociażby
wysokie koszty buraka cukrowego, o których zaraz opowiem, no, mogą spowodować, że ta cena raczej będzie przez producentów utrzymywana na poziomie, który obecnie obserwujemy, czyli okolic 700-750 euro za tonę. W przypadku cukru konfekcjonowanego, oczywiście w przypadku produktów takich jak cukier workowany czy cukier sprzedawany rozem, które naturalnie są tańsze, no relatywnie trend jest taki sam, jednak no relatywnie ta cena oczywiście będzie niższa. Jeżeli chodzi o ceny właśnie wspomnianych buraków cukrowych, no to widzimy, że tak naprawdę sezony 2022, 2023, 2023, 2024 były absolutnie bezprecedensowe, jeżeli chodzi o wysokość cen skupu buraka cukrowego i ten kontraktacji buraka cukrowego przez polskie cukrownie. W 2022 było to około 19,5 euro za kwintal buraka cukrowego. Na 2023-2024 szacunek jest bliżej 20,5 euro za kwintal. Oczywiście no, tutaj bazujemy na danych, które zostały udostępnione przez cukrownię. Nie wszystkie cukrownie udostępniły, czy ich ceny znacząco się zmieniły, jak wygląda. Oczywiście jest specyfikacja ich kontraktów z rolnikami, z producentami buraka cukrowego, więc jest to przybliżenie, a nie oczywiście dokładna cena, po której ten burak był skupowany. Niemniej no widzimy tutaj kolosalną różnicę. W roku 2021, czyli sezonie 2021-2022, burak był skupowany po 12 euro z groszami, tak więc mamy tutaj praktycznie podwojenie ceny, wzrostu o dobre kilkadziesiąt procent ceny buraka cukrowego na polskim rynku. Przechodząc teraz już do drugiego commodity, czyli przechodząc do kakao, trochę backgroundowo, trochę tak, żeby ten rynek sobie zaznaczyć. Kakao głównie produkowane jest przez kraje afrykańskie, dwóch największych producentów to Ghana i Wybrzeże Kości Słoniowej, którzy razem w zależności od sezonu produkują około 60 do 70% całej globalnej podaży kakao. Jeżeli weźmiemy cały afrykański kontynent, jest to ponad 80% podaży kakao globalnie. No i tak jak pewnie słyszeliśmy w mediach, ostatnio bardzo nośnym tematem są astronomiczne wzrosty cen kakao globalnie i wynika to głównie właśnie z problemów produkcyjnych tych dwóch producentów i też całego kontynentu Afryki. Więc szacowane na razie szacunki są bardzo różne, jeżeli chodzi o spadek produkcji w sezonie 2023-2024, który tak naprawdę dopiero co tam się zaczął. I mówią one o 30, mówią one o 40, mówią one o 20%. W uśrednieniu szacunki ICCO mówią o spadku 12% relatywnie do sezonu 2022-2023, jeżeli chodzi o produkcję nasion kakaowca, ale oczywiście tutaj jeszcze musimy pamiętać o wstępnym przetwórstwie czy o wstępnym mieleniu tych nasion, czyli tak zwanych grindingach, które mogą być jeszcze niższe. Więc finalnie tych nasion kakaowca może pojawić się na rynku jeszcze mniej niż zakłada sama produkcja. Dlaczego produkcja jest na niższym poziomie? Produkcja jest na niższym poziomie głównie dlatego, że warunki pogodowe, presja pogodowa, presja suszowa i też bardzo nierównomierne rozłożenie opadów powoduje, że po pierwsze mamy problemy z chorobami i zniszczeniem upraw przez warunki pogodowe w Afryce, ale też utrudniony jest po prostu zbiór oraz fermentacja i następne suszenie tych nasion, tak więc ten pierwszy proces przetwórczy jest utrudniony oraz sam proces produkcyjny, sam proces wzrostu i rozwoju ziaren kakaowca jest też trudny zwyczajnie w obecnym sezonie i dlatego też ta produkcja jest bardzo, bardzo niepewna.
Ale jak Polska kształtuje się właśnie jak Polska wygląda, jak Polska korzysta z kakao, jak ten rynek wyglądał częściowo w Polsce. Importy kakao do Polski głównie skupiają się na dwóch produktach, na paście kakaowej, czy też miazdy kakaowej i na masie kakaowej. Są to dwa produkty, które głównie wykorzystywane są przez przemysł cukrowniczy i przez słodycze i to widzimy, że tutaj mamy te dwa główne produkty. Później importowane również są proszki kakaowe, czyli kakao w proszku, spruszkowane, czy też już same nasiona do wstępnego przetworzenia. Jednak to są to skalowo dużo mniejsze importy. Co też może nam to zobrazować? Może nam to zobrazować też, jaki jest generalnie sentyment odbiorców, jakie jest podejście odbiorców i przetwórców kakao, co też wpływa przejściowo na to, dlaczego ceny kakao kształtują się na takim poziomie. Widzimy, szczególnie w przypadku masła kakaowego, na przestrzeni ostatnich 6 lat mieliśmy tak naprawdę rok do roku wzrosty importów, tak więc wzrosty zapotrzebowania, wzrosty popytu. Generalnie to jest to, o czym rynek mówi, że popyt nawet pomimo wysokich cen jest nadal silny ze strony przetwórców, ze strony producentów słodyczy. Oni po prostu tego kakao potrzebują. Niestety rynki, które produkują, nie są w stanie dostarczyć tego kakao tyle, ile jest wymagane. Dlatego też właśnie ta cena dość mocno rośnie. Tutaj trochę bardziej w ramach ciekawostki, ale raczej nie spodziewalibyśmy się, że Polska jako kraj, który z kakao raczej z produkcją ziaren kakao ma niewiele wspólnego, będzie eksporterem powiedzmy tych półproduktów wytworzonych z ziaren kakaowca, jednak widzimy tutaj, że eksporty miazgi kakaowej są dość wysokie, relatywnie jest to około 15-20% tego, co importujemy, jeżeli chodzi o miazgę kakaową. Co prawda w roku 2023 wróciliśmy do poziomów z lat przedcovidowych, jeżeli chodzi o ten eksport, no ale jesteśmy tutaj częściowo też dostawcą tego i to jest produkt, który pojawia się na rynku głównie europejskim. Głównymi naszymi odbiorcami są oczywiście kraje Europy. Ma to sens, biorąc pod uwagę, że jest sporo międzynarodowych firm, które swoje zakłady produkcyjne mają w Polsce i może to być nawet powiązane z tym, że transferują wstępne przetwórstwo między swoimi zakładami, albo też zwyczajnie jest to produkt, który nie zostaje wykorzystany. No i właśnie wspominając o cenach, o których rozmawialiśmy tutaj na wykresie, mamy dzienne ceny kakao dwóch kontraktów terminowych w Londynie i w Nowym Jorku. Kontrakt londyński oczywiście w funtach sterlingach za tonę, kontrakt nowojorski w dolarach za tonę. Widzimy, że generalny trend w przypadku tych obu kontraktów jest bardzo podobny. Wzrosty zaczęły się tak naprawdę na początku roku 2023, no i bardzo przyspieszyły w końcówce roku, a od tak naprawdę stycznia 2024 obserwujemy dynamikę, której nie widzieliśmy w historii nigdy. W październiku, listopadzie, kiedy mieliśmy ostatnie podejście do analizy cenowej tego rynku, mówiono oczywiście już o rekordowych poziomach cen, gdzie kontrakt amerykański przebijał 4000 dolarów. Kontrakt londyński zbliża się coraz bardziej do tej granicy 4000 funtów. Już wtedy mówiliśmy o rekordach, które nie widzieliśmy od lat 70. Ale chyba mało kto spodziewał się, że te ceny wystrzelą tak, jak wystrzeliły na początku roku 2024, gdzie kontrakt nowojorski przebił 6000 dolarów za tonę. Z kolei kontrakt londyński przebił granicę 5000 funtów za tonę. Relatywnie, jeżeli porównujemy sobie końcówkę, czyli 27 lutego 2023 roku do lutego 2024 roku na nowojorskim kontrakcie widzimy wzrost o prawie 138%, wzrost
wzrost ceny. Tak więc tutaj ceny kakao biją absolutne rekordy. I dlaczego? Czynników jest kilka. Oczywiście najważniejszym i kluczowym jest to, że produkcja tego kakao zwyczajnie jest przewidywana na dużo mniejszą, pomimo cały czas silnego popytu ze strony przetwórstwa, ze strony odbiorców. No ale też oczywiście tutaj działają czynniki rynkowe, czyli to, jak rynek widzi ten produkt i oczywiście pole do spekulacji jest naprawdę, naprawdę duże oraz to, że dostęp do informacji jest mimo wszystko w pewien sposób utrudniony, powoduje, że ta cena jest na takim poziomie, na jakim jest. Oczywiście ona nie będzie rosła w nieskończoność. Tutaj nie ma co się oszukiwać, że będziemy widzieli poziomy 8, 9, 10 tysięcy dolarów za tonę. W pewnym momencie konsument po prostu powie nie i przestanie kupować te produkty, co ograniczy oczywiście wzrost ceny, może też doprowadzić do spadków. Niemniej producenci słodyczy dość dobrze radzą sobie w tej sytuacji, ponieważ okres inflacji, czyli wysokiej inflacji 2023 na całym świecie pokazał im, że są inne sposoby na walkę ze stratami spowodowanymi przez inflację, niż podnoszenie cen swoich produktów. Mieliśmy fenomen tak zwanej inflacji, czyli zmniejszania opakowań produktów, które one są za tą samą cenę, która była przed wzrostem cen związanym z inflacją. I tutaj może być, mogą ci producenci stosować podobne taktyki, czy chociażby też podmienianie składu, wymiana składników, drogich składników w składzie, czy ograniczenie zawartości kakao w czekoladzie i stosowanie tańszych zamienników czy półproduktów. Tak więc to jako konsumenci powinniśmy być ostrożni w przyszłości patrzeć na etykiety, no ale też powinniśmy się spodziewać tego, że nasze słodycze zwyczajnie mogą się kurczyć, nawet jeżeli będziemy płacili za nie tyle samo. I tak jak mówiłem, tak naprawdę ta zmiana, te dynamiki cenowe niekoniecznie przekładają się na to, co konsument robi. Jeżeli prześledzimy ostatnie lata i najnowsze sztuki Euromonitora związane z konsumpcją czekolady i słodyczy czekoladowych w Polsce, to widzimy, że ta konsumpcja nie zamierza się hamować, tak? Będzie ona rosła, co prawda nieznacznie, z 5,9 kg na głowę rocznie do 6,4 w roku 2028. Niemniej te najbliższe lata, które mogą się zachować zarówno uszczuplonymi portfelami konsumentów, jak i wysokimi cenami słodyczy i półproduktów wymaganych do produkcji tej słodyczy, nadal widzimy wzrost konsumpcji. Tak więc konsument w pewien sposób się zaadaptował do nowych realiów i dla niego nadal ten tani luksus, tani sposób na poprawę nastroju relatywnie, którym są właśnie słodycze, nadal jest kluczowy, nawet dlatego, że jego portfel się skurczy. I przechodząc już do ostatniego wątku, ostatniej sekcji, czyli globalnego rynku kawy. Tak więc podobnie tutaj spróbujemy sobie nakreślić tutaj dokładniej ten rynek, ponieważ jest nasza pierwsza publikacja, nasze pierwsze spotkanie związane właśnie z rynkiem kawy. Więc globalnie rynek kawy w ostatnich 5 sezonach, wykluczając sezon 23-24, czyli obecny, był dość stabilny. Produkcja oscylowała na poziomie 169 milionów 60 kilogramowych torów, które to jest szeroko używana jednostka, która właśnie wyraża poziom produkcyjny kawy. Jednak na sezon 23-24 szacowany jest dość duży wzrost, to wzrost na poziomie 6% relatywnie do sezonu ubiegłego, który będzie spowodowany generalnie dość mocno rosnącym popytem, do którego w końcu producenci kawy będą w stanie doścignąć i zakładając, że nie będzie żadnych one-offowych zdarzeń, chociażby jak widzieliśmy w roku 2022 z Brazylią, kiedy miała ona problemy z produkcją kawy wywołane
wywołany suszą, no to raczej powinniśmy się spodziewać tego wzrostu. Jeżeli chodzi o same typy kawy produkowane, to oczywiście mamy dwa kluczowe gatunki, czyli arabika oraz robusta. Arabika uważana za kawę raczej premium, robustę za kawę tańszą, tańszą alternatywę arabiki, jednak ich rozkład jest praktycznie równy. Można powiedzieć, że jest to 50-50 do 60-40 na rzecz arabiki. Tej arabiki jest trochę więcej, głównie dlatego, że jest ona głównie produkowana w Ameryce Południowej, w Brazylii, która jest największym producentem kawy globalnie, dlatego trochę nam to tutaj może zachwiać tą stabilność. I mówiąc właśnie o największych producentach kawy globalnie, no to 50% podaży światowej to jest Ameryka Południowa, 28% to jest Azja i Oceania, 11% Afryka, 11% Karaiby i Meksyk. W Ameryce Południowej niekwestionowany lider Brazylia, w Azji jest to Wietnam, w Afryce jest to Etiopia, a w regionie Ameryki Centralnej, Karaibów jest to Honduras. To jest pierwsza, powiedzmy, piątka. To są wszystkie kraje w pierwszej dziesiątce największych producentów kawy globalnie. I jednym z czynników, który może mocno wpłynąć na wzrost produkcji za pomocą wzrostu konsumpcji kawy, jest na pewno boom na kawę w Chinach. Chiny od dwóch ostatnich sezonów przeżywają absolutny boom na kawę. W sezonie 22-23 konsumpcja kawy sezon do sezonu w Chinach wzrosła o 15%, jest absolutnie najwyższy wynik globalnie. Tutaj nawet nie ma dyskusji, nie ma co porównywać innych krajów, bo porównujemy tutaj maksymalnie kilkuprocentowe wzrosty do 15% wzrostu w Chinach. Chińczycy w sezonie 22-23 skonsumowali 3,1 miliona tych 60-kilowych toreb kawy, czyli około 186 milionów ton produktu. Za tym idzie oczywiście bardzo prężny rozwój lokalnych i globalnych graczy, jeżeli chodzi o kawiarnie na tym rynku. Liczba kawiarni sieciowych w Chinach w samym 23 wzrosła o 58%. Najwięksi gracze lokalni, czyli Luckin oraz Coty, otworzyli około między 5 a 6 tysięcy punktów w samym roku 2023. Głównie skupiają się oni na razie tak naprawdę na kilku największych miastach Chin. Boom na kawę w Chinach również przyciąga zagranicznych inwestorów, zagraniczne łańcuchy, chociażby takie jak Starbucks czy kanadyjski Tim Hortons. Sam Starbucks w 2023 roku otworzył 700 kawiarni. Relatywnie do lokalnych graczy jest to mało, niemniej planują mieć w 2025 roku już 9 tysięcy kawiarni. Także to jest ogromny wzrost na przestrzeni tak naprawdę dwóch lat. Z kolei Tim Hortons celuje w 3 tysiące punktów w najbliższych czterech latach. Przez ten boom szacunki USDA mówią o tym, że Chiny skonsumują nawet 5 milionów toreb kawy w sezonie 2023-2024, więc wzrost z 3,1 do 5 jest absolutnie ogromny i sprawi to, że będą oni siódmym największym konsumentem kawy na świecie. Tak więc tutaj wpływ Chin na zwiększoną konsumpcję oraz dzięki temu też zwiększoną produkcję kawy jest absolutnie bezprecedensowy i tutaj nie można z nim dyskutować i tak naprawdę on odpowiada za większość tego wzrostu produkcyjnego, który szacowany jest na sezon 23-24. I jeszcze tak patrząc, jak tutaj układa się bilans kawowy, jak układał się w przeszłości, jak będzie układał się obecnie, no to widzimy, że sezon 23-24 będzie pierwszym sezonem od dwóch, trzech sezonów, kiedy produkcja kawy będzie miała nadwyżkę. Konsumpcja oczywiście wzrośnie relatywnie do sezonu 22-23, chociażby przez to,
dzięki Chinom, o których wspominaliśmy wcześniej, ale również będziemy mieli duży wzrost produkcji o prawie 10 milionów toreb, tak więc relatywnie patrząc na to, co było w latach poprzednich, jest duży wzrost, co spowoduje, że z deficytu, który obserwowaliśmy kilku milionów, 8,6 miliona czy 4,9 w sezonie 22-23, wrócimy do nadwyżki i to napięcie rynkowe kawy trochę nam się rozluźni. A jak wygląda Polska na tle, jak wygląda konsumpcja kawy w Polsce, jakim jesteśmy konsumentem, co my z kawą robimy? O tym trochę więcej teraz, tak więc importy kawy do Polski wydaje się, że dochodzą do pewnego punktu maksymalnego w ostatnich latach. Od roku 2014 do 2020 widzieliśmy dość stabilny wzrost tych importów, co oczywiście jest bezpośrednio powiązane z konsumpcją, ponieważ to produkcji kawy w Polsce zwyczajnie jako takiej nie ma, tak więc głównie polegamy na ziarnie z importu, czy też na produktach z importu. I widzimy, że od 2021 roku mamy pewnego rodzaju hamulec, w 2022 te importy spadły, w 2023 odbudowały się tak naprawdę do poziomu z 2021. Tak więc widzimy, że mamy tutaj pewnego rodzaju wyrównanie stopy wzrostów, który myślę, że jest powiązany głównie z presją inflacyjną, którą w Polsce w ostatnich 2 latach. Kawa jest ważna. Produktem, który praktycznie każdy konsument w Polsce ma w swojej szafce czy w swojej spiżarni. Niemniej no jest to produkt drogi, tak więc konsumenci w Polsce mogli ograniczać to, ile tej kawy piją, tak żeby trochę pieniędzy zaoszczędzić, co mogło się mieć odzwierciedlenie właśnie w pomniejszonych importach i pomniejszonym generalnie popycie na tą kawę. Eksportujemy też część kawy, oczywiście. Nie mówimy tutaj o samych ziarnach, ponieważ producentem, tak jak już mówiłem, nie jesteśmy, ale jesteśmy przetwórcą kawy w pewnym stopniu. Wiele z międzynarodowych koncernów, chociażby takich jak Jacobs, Dow, Egberts, ma swoje linie produkcyjne w Polsce i tutaj ten eksport może wynikać głównie z tego, że właśnie w Polsce trochę tej kawy się przetwarza i nadal jesteśmy net importerem kawy i to raczej się nie zmieni w najbliższej przyszłości. I tak jak mówiłem, importy, handel międzynarodowy kawą w Polsce tak naprawdę rozbija się o Europę. Jeżeli chodzi o eksporty, no to nasze eksporty trafiają głównie do krajów europejskich, ponad 90%. Że jest trochę do krajów europejskich, z kolei importy importujemy głównie od, powiedzmy, pośredników, tak? Tak więc importujemy kawę głównie z Europy, niekoniecznie z krajów z jej pochodzenia, chociaż widzimy tutaj, że jest i Brazylia, jest i Wietnam, tak więc pojawia się kawa od tych głównych producentów, nawet w przypadku Brazylii to jest 5,5%, w przypadku Wietnamu to jest 6% całkowitej wartości kawy, która trafia na polski rynek, więc no, porównując do 54%, prawie 54% Niemiec, to trochę nie mamy tutaj o czym rozmawiać, tak? No, większość kawy, która pojawia się na polskich półkach sklepowych, pochodzi tak naprawdę z Niemiec i z Włoch. Tak więc tutaj no, eksportowo, w przypadku handlu międzynarodowego polegamy głównie na Europie, jeżeli chodzi o kawę. I kwestie cenowe, oczywiście tutaj mamy 2 benchmarkowe kontrakty na kawę, porównane ceny miesięczne od roku 2019. Mamy Coffee Seed, czyli kontrakt benchmarkowy na kawę arabikę i londyński kontrakt na robustę, kontrakt z ICE, również benchmarkowy. Co rzuca się na pierwsze w oczy, no to oczywiście górka wyskok cenowy z połowy 2000, wzrosty w 2021 roku, które tak naprawdę osiągnęły nam pik w 2022. Wynikało to głównie z problemów produkcyjnych. Tutaj widzimy, że jest to ten wzrost jest głównie na cenie arabiki. Było to powiązane z problemami produkcyjnymi w Brazylii, o których już wcześniej wspominałem, tak więc
rynek dość gwałtownie zareagował na płynące z Brazylii informacje o tym, że podaż kawy przy silnym popycie może być z tego kraju mniejsza i z tego głównie wynikały wzrosty cen, które później w roku końcówce 2022 i po roku 2023 się ustabilizowały, kiedy produkcja się odbudowała, deficyt kawy się zmniejszył i pojawiły się pierwsze szacunki mówiące o dobrze zapowiadającym się sezonie 23-24. I obecnie cena stabilizuje się gdzieś w granicach 4000 dolarów za tonę, jeżeli chodzi o kawę arabikę. I raczej nie zapowiada się, że będzie ona znacząco rosła. Raczej spodziewamy się tutaj stabilizacji do pierwszych informacji dokładniejszych szacunków produkcji i pierwszych informacji na temat warunków pogodowych, szczególnie właśnie w Brazylii i w Ameryce Południowej. Jeżeli chodzi o robustę, robusta z tego, że jest to oczywiście produkt powiązany z arabiką też. W tym 2021 doznała wzrostów, które wynikały tak naprawdę ze wzrostów cen arabiki, no i oraz z tego, że spadki produkcji w Brazylii zacieśniły balans tak naprawdę kawowy całkowicie. Jednak nadal widzimy nawet w 2023 wzrosty cen robusty, które można powiązać z tym, że trochę jej percepcja zmienia się wśród konsumentów. Kiedyś historycznie robusta była tańsza od arabiki, dlatego że była po prostu kawą gorszej jakości. Ona wykorzystywana w tańszych produktach, w kawach instant chociażby, i generalnie była uważana za kwas i była kwastem. Teraz percepcja robusty się trochę zmienia. Pododmiany robusty mogą osiągać walory smakowe kawy arabiki. Są tańsze, są trochę łatwiejsze w utrzymaniu. Jednak ta destygmatyzacja robusty doprowadza do tego, że jej cena coraz bardziej zbliża się w kierunku arabiki. I tutaj właśnie widzimy ten wzrost, głównie z tym cenowy powiązany. I wracając jeszcze trochę do Polski i mówiąc o konsumpcji, wspominaliśmy o stabilizacji importu, nawet takim spadkom w okresie 2021-2023. No i tutaj trochę kwestie konsumpcji mogą nam naświetlić tę sytuację. Widzimy, że tak naprawdę w latach 2016-2021 konsumpcja kawy nam bardzo mocno, znacznie mocno i stabilnie rosła. W 2022 mieliśmy korektę powiązaną z problemami produkcyjnymi po 2021, czyli tej kawy było zwyczajnie mniej, była ona droższa. Konsumenci polscy trochę ograniczyli konsumpcję. W 2023 sytuacja się trochę poprawiła, czyli trochę przyzwyczaili się do nowych cen. Są trochę lepsi w planowaniu swojego koszyka zakupowego, dlatego też trochę więcej im pieniędzy zostaje. I konsumpcja w 2023 się odbudowała i według szacunków EIA, ta konsumpcja będzie nadal rosła do roku 2026. No i pokazuje nam to też, że kawa jest bardzo ważnym, to co już mówiłem, kawa jest bardzo ważnym produktem w polskich domostwach. Praktycznie każdym znajdziemy słoik czy paczkę kawy. Jednak nie można tutaj zapominać o tym wyczuleniu cenowym, szczególnie w ostatnich latach polskiego konsumenta na wszelkie produkty, nawet na takie produkty podstawowe, które kupuje. Jeszcze tak kontynuując tą charakterystykę polskiego konsumenta, widzimy, że polski konsument to jest raczej konsument kawy, to jest konsument kawy w domu. Jeżeli prześledzimy, jak posegmentowany jest rynek generalnie sprzedaży kawy, no to widzimy, że ponad 80% tego rynku należy do detalu, więc kawy kupowanej w paczkach, w ziarnach, czy też zmielonej do przygotowania w domu. Z kolei inne miejsca, czyli tutaj głównie mówimy o Horecie, czyli kawiarnie, restauracje,
Bary, no tutaj ten udział jest mniejszy. W 2016 roku było to 15%, w 2023 było to 18%, a w 2026 wydaje się, że będzie to nawet 22%. Tak więc jest to rynek, który się rozwija głównie przez młodych konsumentów, którzy coraz częściej z kawiarni z tej horeki kawowej korzystają. Niemniej no nadal będzie to niszowy produkt w porównaniu po prostu z piciem w domu, ale no, tak naprawdę ten wzrost sprzedaży detalicznej jest tak naprawdę dźwigany głównie przez sprzedaż w horece, a nie w samym detalu. Tak będzie też w przyszłości. Jeszcze ostatnia kwestia, kończąc już ten dzisiejszy agrosonar. Rynek kawy w Polsce oczywiście nikt się nie spodziewa inaczej, jest zdominowany przez duże globalne marki. Jedną z największych jest oczywiście Jacobs Douwe Egberts. Mamy też Chivo 15% udziału w rynku, czy też Strauss Group 10,6% i Nestle 8,6%. Niemniej w Polsce bardzo ważny jest też i bardzo duży jest też private label. Prawie 26%, największy udział w rynku ma właśnie private label, reprezentowany głównie przez oczywiście dyskonty, w których polscy konsumenci uwielbiają kupować i coraz częściej kupują. Tak naprawdę 50% polskiego detalu to są właśnie obecnie dyskonty, tak więc z racji ich mocnej polityki private labelowej, szczególnie chociażby Lidla, który jest jednym z największych dyskontów w Polsce, też Biedronki, która też swoje private labelowe produkty w kategorii kawy ma, no ten udział będzie się raczej nadal umacniał, szczególnie w sytuacji, kiedy nasze portfele są trochę mniej zasobne. I to widzimy, ten udział private label na przestrzeni ostatnich lat od roku 2020-2022 rósł kosztem tak naprawdę wszystkich innych markowych produktów kawowych w Polsce. Więc to był ostatni slajd. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na kolejne edycje Food & Agro Sonaru. Dziękuję.